English, Harry. Witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejny magiczny unboxing. I tym razem jestem podwójnie podekscytowana, ponieważ jest to pierwszy box od Darii, która wcześniej tworzyła Magical Suitcase, a obecnie ma swoją firmę Magic Witch House. U Darii w jej sklepie internetowym znajdziecie boksy z uniwersum Harry'ego Pottera, ale nie tylko. I pamiętajcie koniecznie o kodzie rabatowym na hasło Konspirencja, dostajecie 8% rabatu. Teraz przejdźmy już do rzeczy. Muszę Cię belutku przeprosić, bo nie widać pudełeczka. Zostaniesz tutaj? Okej. No więc tak, pudełko mamy z nalepką. Nalepka to logo Magic Witch House. Mamy tutaj wizerunek wiedźmy z kotkiem na miotle oraz mamy, jak się domyślam, domek wiedźmy oraz widzę, że są tutaj jakieś nietoperze, także mocno w klimacie Halloween, coś co Konstancja bardzo lubi. Mam swój kociołek, w środku herbatka, łyk i przechodzimy do zawartości. Jestem strasznie podekscytowana, bo po pierwsze jest to pierwszy box Darii. Po drugie jest to box z uniwersum Harry'ego Pottera, a po trzecie już dobrze wiecie, jak bardzo lubię otwierać boxy na moim kanale. Co niektórą środę wrzucam właśnie takie unboxing. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Ten box jest u mnie już od około tygodnia. A! Jestem ciekawa, czy zgadniecie, jaki jest temat tego boksa, chociaż pewnie umieszczę tą informację w tytule. Po intro można się domyśleć, że chodzi o Harry'ego Pottera i Daria nie mogła lepiej wybrać. Pierwszy boks potterowy musi być potterowy, dosłownie. Także boy who lived, chłopiec, który przeżył. Przechodzimy do gry. Ok, na górze mamy dwie kartki, mamy fioletowy papier. O, jest ile jutek? Dziewczyny będą, oczywiście karton się pojawił, to dziewczyny są bardzo zainteresowane. Mamy kartkę z logotypem Magic Witch House, mamy napis dziękujemy, Twój zakup wspiera nasz mały biznes, a to oznacza, że z wielką przyjemnością przyjęliśmy Twoje zamówienie. Doceniamy Twoje wsparcie, będzie nam bardzo miło, jeśli zajrzysz na nasze social media i podzielisz się swoją opinią lub wskazówkami. Twoje zdanie jest dla nas niezwykle cenne, gdyż pomaga nam się doskonalić. W końcu robimy to dla Ciebie z miłością. Dziękuję. Daria. I Daria się podpisuje pod tymi karteczkami sama. To jest bardzo miły taki akcencik. Uważam, że to jest urocze. Okej, mamy ściągawkę. Do ściągawki Konstancja klasycznie nie zagląda. Mamy fioletowy papier. Na papierze mamy mini nalepkę, ponownie z logotypem Magic Witch House. Widzę, że tu tyle ja sobie tutaj to miejsce tak ukochałaś, jak robię unboxingi, to ostatnio lubisz tu przesiadywać. Okej, otwieramy. Okej, pierwsza rzecz, którą mam, to papierowa replika. Mamy tutaj skrzeloziele. Pochodzenie, odkrywca, fajnie wszystko mamy po polsku. Zastosowanie, przemiana oraz historia. I tutaj mamy jeszcze odręczne pismo. Harry Potter będzie mógł oddychać pod wodą, Sir. Także mamy tutaj fantastyczną replikę. Bardzo ładny font. Ja zwracam uwagę na takie detale. Bardzo lubię takie właśnie papierowe gadżety, które oddają klimat, że można się poczuć jak właśnie bohater Harry'ego Pottera, bohater książki uniwersum Harry'ego Pottera. Papier jest szary, więc fajnie nadaje to takiego charakteru. Super. Następna rzecz. I jest coś słodkiego, a może niekoniecznie słodkiego, bo czasami jest to zaskakujący smak. I są to fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Mam już małą kolekcję tych fasolek, ale bardzo się cieszę, ponieważ w planach mam zakup w Warner Bros. Puszki. No właśnie fasolek Bertiego Botta, bo one oryginalnie w filmie pojawiały się w takich papierowych puszeczkach, to znaczy nie puszeczkach, w takich papierowych opakowaniach. Ja takie papierowe opakowanie mam, ale niestety z biegiem lat ono się troszeczkę niszczy. Ja uzupełniam na bieżąco tam właśnie fasolki, albo dokupuję, albo w
wchodzę w posiadanie dzięki właśnie boksom i sobie to uzupełniam. Natomiast Warner Bros. Studio jakiś czas temu wypuściło takie puszeczki, do których można wrzucać właśnie te fasolki. Są one trwalsze, więc mam oko na to zawieszone. Już takie coś mam z czekoladową żabą, taką puszeczkę. Także fajnie. Jeśli nie widzieliście mojego odcinka z dziewczynami, jak testujemy fasolki wszystkich smaków, koniecznie to zobaczcie. Ja już te fasolki testowałam dwukrotnie. Raz z dziewczynami, raz sama, jak wróciliśmy z Warner po studiu. Także mamy produkt licencjonowany. Następną rzecz, jaką widzę, to coś z materiału i też jest to poszewka, super! I też jest to produkt licencjonowany. Mamy wizerunek Hogwartu, mamy godło Hogwartu, oczywiście mamy tutaj scenę z pierwszej części, kiedy Harry razem z uczniami, z pierwszoroczniakami oraz z Hagridem na łódkach udają się w kierunku Hogwartu i w ten sposób uczniowie tylko pierwszego roku są do Hogwartu transportowani, więc idealnie chłopak, który przeżył pierwsza część, strzał w dziesiątkę. Ładny odcień, niebieska kolorystyka, idealna dla mnie. Ja tutaj z tyłu na kanapie mam poszewkę, mam też drugą poduszkę z Harry'ego Pottera, która obecnie jest schowana, ale fajnie będzie mieć na wymianę. Bardziej kojarzy mi się to z taką bardziej zimą przez kolor niebieski. Super, już to chciałam do tyłu dać. Ok, następną rzecz, którą widzę, jest koszulka. I nie ukrywam, że to był jeden z produktów, który mnie najbardziej intrygował, bo byłam ciekawa, czy będzie Daria właśnie wypuszczać ubrania. Okej, nie jesteście na to gotowi, ja nie jestem na to gotowa. Idealnie pod intro. Mamy metkę. Magic Witch House oczywiście z logotypem i mamy koszulkę i teraz zobaczcie to. Marka koszulki Gildan, czyli bardzo dobra jakościowo koszulka, rozmiar M. Oh my God, zobaczcie, to jest Harry ze swoim tortem urodzinowym, ale mega. Mamy napis Happy Birthday Harry. Jest wizerunek Harry'ego w okularach, chociaż śmieszne, ma tutaj okulary, bo nie ma grubych oprawek, tylko ma same szkła chyba. Jest jego blizna i jest w piżamie. Z tego co pamiętam, on chyba był w takiej koszulce szarej w tej części, ale nie pamiętam jak było w książce, więc prawdopodobnie mógł mieć piżamę. Super, super koszulka, idealna na kolejne nagrywki oraz także oczywiście do noszenia na co dzień. Jakość na druku jest oczywiście fantastyczna. Daria już nas do tego przyzwyczaiła, że te koszulki jakościowo są fantastyczne. Mega! Jak na razie ulubiony produkt. Okej! Dzisiaj sobie wyprostowałam włosy od nie pamiętam kiedy i po prostu chyba już nie umiem ich obsługiwać. Nie wiem, co się dzieje. Okej, następną rzecz, jaką widzę, to słodki akcent. Jest to cukiereczek wrzucony do opakowania. Dzięki. Co mamy następne? A, co to jest? Magnes? Na pewno otwieracz, ale chyba też magnes, bo tutaj widzę, że jest taki mały magnesik, więc można sobie powiesić na lodówkę. I mamy tutaj napis Potter Stinks, czyli Potter cuchnie, Potter śmierdzi. I to chodzi o sytuację, kiedy w czwartej części do Czary Ognia wrzucono także imię Harry'ego i było dwóch reprezentantów Hogwartu i po prostu zwolennicy Cedrica, a przeciwnicy Harry'ego postanowili nosić takie plakietki, żeby go zniechęcić. Super pomysł, fajny akcent. Czy ty wyciągasz sobie cukierka? Koty tego nie jedzą, proszę panią. Okej, następną rzecz, którą widzę. Oho, super! Jak już dobrze wiecie, ale bylutku, bo zasłaniasz. Zejdziesz? Proszę, dziękuję. Jak już dobrze wiecie, od jakiegoś czasu jesteśmy z Łukaszem mocno wkręceni w różne planszówki, karcianki, a tutaj w tym wypadku mamy grę w kości. Nazywa się to Story Cubes, edycja Harry Potter. Niestety nie wiem, o co chodzi w tej grze. To już ostatnio tradycja, że kicham na filmie. Słyszałam o tej grze, widziałam ją niejednokrotnie w sklepie, natomiast nie wiem, o co w niej chodzi. Rzuć, popatrz, opowiedz, daj się ponieść wyobraźni i stwórz zapierającą dech w piersiach opowieść. Czyli podejrzewam, że na kostkach są jakieś wizerunki i na podstawie tych wizerunków postaci musicie stworzyć pewną
opowieść. Jestem mega zainteresowana, mega zaintrygowana tą grą. Myślę, że dzisiaj spróbujemy z Łukaszem w to pograć. Fajnie, bo jeśli chodzi o Harry Potterowe gry, to wydaje mi się, że oprócz kart nie mamy żadnej innej gry. Mieliśmy kiedyś trivię, ale później przelecieliśmy ją już dosłownie całą. Pytanie znaliśmy na pamięć, więc oddaliśmy do Charity Shopu. Okej. Mamy pudełeczka. Wiecie, co się kryje w pudełeczkach? W najmniejszych pudełeczkach kryją się najfajniejsze rzeczy. Mamy pierwsze pudełko. I teraz tak, czy to będzie kubek, czy to będzie świeczka? Przekonajmy się. Uwielbiam takie boksy w boksach, to zawsze podkręca nieco atmosferę i jara dodatkowo. Okej. Mamy dodatkowo opakowane. Rozmiarowo pachnie mi to świeczką. Mamy pięknie zabezpieczone. I tak, jest to świeczka. I mamy nawiązanie do koszulki i do urodzin Harry'ego, które poznajemy, które widzimy w pierwszej części, czyli słynny tort, który Harry'emu podarował Hagrid. I mamy podpis Birthday Cake, czyli tort urodzinowy. Mamy ponownie logo Magic Witch House i mamy po polsku świeca rzepakowa, porzeczka, tonka i czekolada. Let's see. Oh my god. Ale to pachnie obłędnie. Mamy delikatny brokat na górze. Knot mamy drewniany. Czy to jest świeca rzepakowa, przeczytałam. Świeca rzepakowa. Fantastycznie pachnie właśnie słodką czekoladą i złamaną porzeczką. Nie do końca wiem, jak tonka pachnie, więc ciężko mi ją tutaj rozróżnić, ale fajnie, bo słodkie z kwaśnym pomieszane. Mój Łukasz uwielbia porzeczki. Bardzo lubię takie świeczki. Tutaj mamy też zdjęcie tego tortu, więc pięknie się to prezentuje w bardzo ładnym słoiczku. Fajnie, ponieważ ten zapach jest idealny teraz na takie lato, początek jesieni, więc na pewno będzie palony często. Okej, następne pudełeczko jest ogromne. Czy to będzie kubek? Wiecie, jaką mam obsesję na punkcie kubków? Pierwszy kubek od Dari's Magic Witch House. I cóż to się tutaj kryje? Czy to będzie wizerunek z Harrym? Aha! Okej. Ojejciu! Nie mogło być lepiej! Mamy kolejny produkt na licencji. Jest to, kochani, kubek, wysoki kubek z wizerunkiem z Gretka, czyli oczywiście wiernego kompana, przyjaciela, pana Harry'ego Pottera. I mamy Dobby is free. Dobby, czyli oczywiście z Gretek. Wyobraźcie sobie, że ja dopiero jako 21-latka dowiedziałam się, że Dobby to z Gretek. Oczywiście wiedziałam, że Polkowski przetłumaczył książki z angielskiego na polski i użył niektórych zastępstw i zamienników nazw, ale jakoś tak, wiecie, od dziecka zawsze z Gretek, z Gretek, z Gretek i nigdy nie myślałam o tym, jak on się naprawdę nazywa. I dopiero jako 21-latka odpaliłam sobie po raz pierwszy film po angielsku i okazało się, że jest tam zupełnie... że jest tam dużo zupełnie innych nazw, których ja nie kojarzyłam, co mnie zachęciło później do przeczytania książek po angielsku, co zrobiłam dopiero lata później niestety. Ale mega się jaram tym kubkiem. Mamy wizerunek Dobiego, czyli z Gretka, mamy gwiazdeczki, produkt na licencji, fajny, pojemny, idealny na zbliżającą się jesień, kiedy będę piła gorącą czekoladę albo dużą kawę, chociaż kawę staram się ograniczać. Proszę nie przeszkadzać. Proszę, karton? Proszę. Nie, ty chcesz siąść. Mamy tutaj w pudełeczku także coś intrygującego. Jest to coś podłużnego. Czy to będzie jakiś długopis? Czy może to będzie jakiś coś... Widzę, że ty też cukierkami jesteś zainteresowana. Nie jedzą tego koty. Czy będzie to coś może do szkoły? Przekonajmy się. Mamy dodatkowo opakowane czarnym papierem. Lubię to pudełko w pudełku. Mamy ponownie nalepkę Magic Witch House. Jak widać, Daria bardzo dba o detale. Otwieramy. Aż żal rozrywać. Ja zawsze doceniam takie ręczne robótki i zawsze mi jest szkoda nawet kopertę rozerwać czy kawałek papieru. Dziewczyny widać trochę szaleją, bo przed chwilą im dałam trochę jedzenia i robią małą rozpierduchę. Dobra. A, to będzie jakiś flakonik. Nie flakonik, tylko ten. Zlewka? No, można powiedzieć zlewka. I mamy tutaj chyba jakieś sole.
Proszek fiu, super pomysł, chociaż zastanawiam się, dlaczego nie zielony, tylko fioletowy, ale mamy zielone akcenty, ponieważ są tutaj jakieś zielone elementy i mamy napisane flu powder, staram się mój British accent. W liceum miałam nauczycielkę, która tępiła nas z właśnie brytyjskiego akcentu i w pierwszej klasie miałam na koniec dwójkę, żeby na koniec mieć czwórkę. Nigdy nie zapomnę, jak mówiła, nie mówi się I can't understand, tylko I can't understood. I miałyśmy taki British accent przez 3 lata, ale to niestety trochę zanikło. Bardzo ładnie pachnie. Mam nadzieję, że to jest sól do kąpieli, że to nie jest tylko coś, co można położyć na ekspozycję albo ewentualnie, no nie wiem, jakiś składnik czegoś, tylko że to jest taka faktyczna sól, którą można wykorzystać do kąpieli. Zaraz zerkniemy do ściągawki i zobaczymy, co tutaj się kryje. Koszulka z urodzinowym harem. Tak, rzepakowa świeca, eliksir, flu powder, sól zapachowa. Okej, czyli mamy, idealnie mamy sól zapachową, tylko nie wiem, czemu tu jest napisane eliksir flu powder. Proszę kwiu. Był eliksirem? Tego nie wiedziałam. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy wiedzieliście, czy nie. Słodycze na licencji. Czy to oznacza, że ktoś miał coś innego? Czy wszyscy mieli fasolki wszystkich smaków? Koniecznie dajcie znać też w komentarzu. Magnes otwieracz, poszewka na poduszkę, gra Story Cubes, karta zaklęć, skrzeloziele. Odwiedź nasz profil na Facebooku i Instagramie, a jeśli zechcesz, podziel się z nami swoją opinią. To już Wam czytałam w karteczce zapowiadającej tego boksa. Szybko podsumowując, jest to fantastyczny boks z uniwersum Harry'ego Pottera, który przygotowała dla nas Daria. Jest to jej pierwszy boks Harry Potterowy pod szyldem jej własnej marki Magic Witch House. Już wkrótce otworzę dla Was kolejny boks tego magicznego uniwersum i Daria zdradziła na swoim Instagramie, że będzie trochę mrocznie, także żeby tego nie przegapić, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeśli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górze, a jeśli tak jak ja kochacie second handy i uwielbiacie oglądać holoszmateksowe, to koniecznie kliknijcie w ten film po mojej lewej stronie, który się wyświetla, a bezpośrednio przejdziecie do jednego z moich ulubionych odcinków i ulubionych serii, czyli do holoszmateksowych, które się pojawiają co niedzielę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!